To ja, uginający się pod ciężarem dzisiejszego kontentu. Dobra, ale tak zupełnie na poważnie, dziś naprawdę będzie się działo. Nagrody za Food Champions, paczki z informami, paczki za swapy, no i paczka z gwarantowaną ikoną. To są rzeczy, które między innymi dzisiaj będziemy otwierali, zatem mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba i że trafimy tutaj coś lepszego niż... Borini. No i wiesz, jeżeli taki materiał przypadnie ci w ogóle do gustu, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał. Między innymi tego typu elementy sprawiają, że setki zadowolonych subskrybentów trafiają fantastyczne karty. Dowody są w komentarzach, to już naprawdę nie jest tylko moja teoria. A tu mamy Arona Moja i powiem szczerze, z jednej strony te karty wyglądają słabo, ale umówmy się, też mamy taką promocję, która wygląda słabo. Ostatnio widziałem tego tweeta, który doskonale oddaje tę drużynę Centurionów. Ona naprawdę wygląda jak OK Team of the Week, jeśli zmieni się kolor kart. Naprawdę niesamowite, ale dobra. Jeżeli bym trafił takiego Centuriona Neymara, nie będę narzekał. Na Pedriego też nie, bo potrzebujemy tych kart do tego, żeby zrobić dzisiaj całą masę różnych SBC. A swoją drogą, to, że mamy nagrodę za Food Champions, oznacza, że wreszcie ligę weekendową zagrałem. Pierwszą od bardzo dawna, dlatego też nie ukrywam, że nie szło mi jakoś wybitnie, ale paczki są, nagrody są i to jest najważniejsze. Zresztą w sklepie mamy aż 25 paczek. Te srebrne, te złote nas zbytnio nie interesują, ale jak widzicie, im dalej w las, tym robi się zdecydowanie ciekawiej. I to wszystko w zasadzie otworzymy dzisiaj jeszcze więcej, więc liczę, że coś poleci. Tak samo liczę na to, że wszyscy pełnoletni widzowie oglądający ten odcinek skorzystali już z oferty STS, czyli partnera tego kanału. Ale jeżeli jeszcze nie skorzystaliście, pozwólcie, że wam przypomnę. Bo naprawdę jest o czym. W opisie tego odcinka znajdujecie link, rejestrujecie się, używacie kodu KOZA i dostajecie dostęp do bardzo fajnych bonusów. Przede wszystkim bonus do pierwszych 3 wpłat i tam naprawdę on może zakręcić się w okolicach 1500. W dodatku, co naprawdę moim zdaniem mocno przekonuje, to zakład bez ryzyka. Do 100. Obstawiacie, nie wchodzi, pieniądze do was wracają. A teraz są mecze, które bardzo często potrafił zaskoczyć, ponieważ w większości krajów mamy do czynienia z pucharami. Między innymi w Hiszpanii zaraz mamy okazję na El Clasico, bo jeżeli Real i Barca wygrają swoje mecze, no to wtedy spotkają się w kolejnej rundzie. A tym bardziej warto teraz puchar w Hiszpanii śledzić, bo to jedyne rozgrywki w Hiszpanii, w których Robert w najbliższym czasie zagra, więc jeżeli ktoś chce postawić na przykład bramkę kapitana reprezentacji Polski, no to tylko w Pucharze Hiszpanii. Dodatkowo, co bardzo istotne, w piątek spotkanie Napoli z Juventusem i no, to jest naprawdę spotkanie, które zawsze jest gorące, a w tym roku jest zupełnie inne, no bo to zwykle Napoli goni Juventus, a w tym roku Juventus, jeżeli musi coś ugrać, no to musi z Napoli wygrać. Ja postawiłbym na Napoli, słuchajcie, ale to wszystko też zależy od dyspozycji dnia w tego typu spotkaniu, no bo Juventus będzie czuł, że po prostu musi. Dla nich to może być naprawdę najważniejszy mecz tego sezonu, więc tym bardziej. Zakład bez ryzyka przy takim spotkaniu się przydaje. Już nie wspominając o spotkaniach, które czekają nas w weekend, no bo derby Manchesteru, derby północnego Londynu, naprawdę będzie się działo, więc jeśli jeszcze dodatkowo chcielibyście podkręcić sobie piłkarskie emocje, a jesteście pełnoletni, zaglądajcie koniecznie do opisu. A ja zaglądam teraz do pierwszej paczki, gdzie idą w górę flary, ale fajerwerków nie ma. Ale jest Busquets, on się przyda, naprawdę. 8-5 oceny ogólnej przyjmę z radością. Ej, i naprawdę niesamowite jest to, jak mam przetrzebiony klub, bo otwierałem teraz te wszystkie śmieciowe paczki i miałem chyba jeden albo dwa duplikaty. Poza tym naprawdę pustki. No wykorzystałem praktycznie wszystkie karty, jakie mam, dlatego teraz trzeba budować bazę na toty. Swoją drogą, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć moje głosowanie toty, pojawiło się ono na kanale Kozewce. Po tym odcinku wbijcie, zobaczcie, będzie mi bardzo miło. A tu będzie mi miło, jeżeli będzie walkout. Brazylia, napastnik. To jest więcej niż walkout. To jest Gabriel Jesus. Oj, wracaj do zdrowia, byczku, bo naprawdę cię potrzebujemy. A teraz paczka Team of the Week Premium. Jakby nie liczę na jakieś niesamowite informy podczas informów, więc walkout inform dla mnie jak najbardziej spoko. Wrzucam je do klubu, jak będę chciał. Dwa walkouty informy. To jest naprawdę, słuchajcie, to naprawdę jest bardzo dobra paczka z informami. W sensie, jak na to, jakie są paczki z informami. A tutaj... Boom, Centurion. No nie, Centuriona nie ma, czy będzie walkout?
Nie, to będzie Wilfried Ndidi. 8-5 po raz... Chociaż on chyba jest 8-4, tak czy siak. Nie mam go i to jest najważniejsze, że nie trzeba się pozbywać karty za darmo. Dwóch rzadkich piłkarzy 80+. No, będzie 80+, to jest pewne. A to się nie zawsze zdarza. I Vinicius Junior, proszę bardzo. No, na początku FIFA to bym się tutaj darł w niebo głosy. Teraz niezbyt, chociaż karta nadal wyglądająca naprawdę przyzwoicie. Fajnie, fajnie, że trafiamy pierwszy łukaucik. To mnie oczywiście cieszy, ale mam nadzieję, że trafimy coś jeszcze lepszego. Z paczki 8 piłkarzy 80+. Teraz tych piłkarzy ileś po ileś jest tyle, że ja już naprawdę nie wiem skąd kogoś mam. Ważne jest to, że tu trafiamy walkout, a mogą być jeszcze, nie wiem, dwa. Mój mózg zwariował. Przez chwilę myślałem, że trafiłem dwóch skriniarów w jednej paczce. Serio, byłem przekonany, że coś się zgliczowało. Tak się nie wydarzyło, a ten skriniar... Ojoj. Ojoj, kłopoty skriniara. Ale i tak muszę zrobić dużo tych SBC, więc od razu po prostu wrzucam go i lecimy po paczkę ze 100 zawodnikami. Ona w ogóle się nie opłaca, ja zdaję sobie z tego sprawę. W sensie, no, są lepsze deale. No, paczka z ikoną 8-8 jest lepsza niż ta paczka. Ale ja zrobię i to. Ja nigdy nie mówiłem, że ja robię tutaj rzeczy, które się opłacają. Zresztą znacie mnie. Ja znam was i wiem, że takie rzeczy zostawiacie łapką w górę. W ogóle niewymuszoną. Dobra, mamy informa, mamy walkout i jest to bramkarz, którego już trafiliśmy. Pytanie, czy razem z nim ktoś? No, ktoś tam jest. A tu możemy zrobić tak i możemy zrobić tak. I nie ma najmniejszego problemu. 11 piłkarzy, 81+. Walkout? Nie, jest walkout. Okej, okay, spoko. Bardzo mi to pasuje, bo trapa chyba nawet nie mam. Razem z nim mój. Dwa razy z rzędu trafiamy Wlachowicza w odstępie 10 sekund. Zobaczymy, co poleci z paczki obrońców. Tutaj też jest dużo plusów, ale Hradecki, no to nie jest plus. 5 piłkarzy, 84+, no bo jak żeby inaczej. I mamy kolejny inform walkout i nie jest to argentyński bramkarz. Zresztą Taremi ma 87 oceny ogólnej. Słuchajcie, naprawdę... Spoko te informy nam lecą. Ta paczka w ogóle jest super, bo nie dość, że inform walkout, to jeszcze w rati, żadnego duplikatu. Obiektywnie może to nie była za dobra paczka, ale wiecie, na potrzeby mojego klubu jak najbardziej ok. Jestem zadowolony. Z tej? Nie? To Dries Mertens, to nie walkout. Ale jeszcze mamy pakę za 50 koła, jeszcze mamy pakę za 125k, tu jest walkout Niemiec, SPD, Jozua Kimiś. Okej, okay, wysoka ocena ogólna, w dodatku jest to paczka wymienna. Wow, wyobraźcie sobie tą paczkę na początku FIFA z Haalandem, z Mendym i z Kimisiem. No to byłoby naprawdę coś. Ale nadal, słuchajcie, dwa walkouty w paczce za 50 koła wymiennej? Dla mnie super. No to zobaczmy, co przyniesie nam również wymienna paczka Ultimate. No nie ma ikony? Nie ma Centuriona? Nie ma walkoutu? Bo jest Iago Aspas. W sensie, Centurion chyba by mógł być. No ale nawet jakby mógł być, to go nie ma. Tak czy siak, ja z tych paczek, które otworzyliśmy do tej pory, naprawdę jestem zadowolony. No i pytanie, jak będzie dalej, bo... Teraz zaczyna się poważne otwieranie. No bo muszę skończyć paczkę ze 100 zawodnikami. Do zrobienia mam jeszcze paczkę za swapy. I jeszcze otworzymy paczkę z ikoną. Swoją drogą, tak wsadzam te karty i widzę Toniego Krosa. Tego Toniego Krosa, który jest naprawdę panem piłkarzem. Bramki strzelił co prawda dwie, ale jedną możecie zobaczyć tutaj. Co prawda... nagraną telefonem, bo ją wysyłałem na Messengerku po prostu, ale stwierdziłem, że możemy dać ją do odcinka, bo była naprawdę niczego sobie, jeszcze z siateczką siadło i przez 60 minut 65, to jest super zawodnik, potem trzeba go zmienić i dać troszkę świeżych sił. No i ten Roberto Carlos dawno gra bocznym obrońcą albo jakimś defensywnym zawodnikiem, nie dawała mi tyle radości co tym Roberto Carlosem, naprawdę co chłop daje. Piękna sprawa. No, zresztą też macie jego bramkę tutaj. Sorry za jakość, ale w sumie jestem youtuberem od prawie 10 lat chyba i nie wpadłem na to, żeby te highlighty nagrać, tylko zrobiłem to telefonem i... Ta. No, ale wiecie, zawsze mógłbym też robić grę od 20 paru lat i mogłyby się dziać takie rzeczy, więc z moją karierą YouTube'ową jeszcze nie jest aż tak źle. Okej, okay, po jakichś 3 próbach udało mi się wreszcie zgłosić skład i odebrać rozbudowę 100 piłkarzy. Brzmi dobrze, ale pytanie, czy odda. Mamy walkout, no na to liczyłem. Jest to Ruben Dias. Okej, okay, 88 to jest
foko zawieszony sufit i zobaczymy, czy na końcu tej paczki czekać będzie jakiś cent... Ej! W sensie to jest bardzo dobra paczka, bo te informy kiedyś mi się przydadzą. Trzy lokauty na początku. Dalej mamy 85, 4, 4. Okej. Zobaczymy, czy będzie jakiś centurion. Jeżeli będzie chociaż jeden, nieważne jaki, to ja jestem naprawdę zadowolony z tej paczki. Tak uważam, widząc inne, że ta była bardzo spoko. Ale czekamy, patrzymy i czy jest tu jakiś centurion, czy nie ma? Chyba nie będzie, nie? Chyba, że one są posrebrne, ale wątpię. Nie, nie było centuriona, jeszcze tu mamy 84, spoko. Słuchajcie, naprawdę, okej, ja uważam, że ta paczka, w sensie nie opłacało się w ogóle, ale uważam, że jak na te, które widziałem, to nie jest najgorzej. Oczywiście wszystko wymienimy, bo tutaj sporo końców może się uratować. 5 koła monet, wiecie, no, mi to pasuje. No i dobrze, paczkę z ikoną mamy zrobioną. Hehe, nawet nie czuję, kiedy rymuję, ale... No jeszcze tutaj widzicie, że to na mnie czeka. 3 paczki rzadkich piłkarzy 83 razy 25. 83 plus, nie żeby same 83 tu były. Jej, proszę, nie słuchajcie mnie. Zatem odbiorę swój ostatni żeton. Jako, że ten klub mocno uszczupliłem, to dziś taką jedną pakę otworzymy, a tamte zostawimy sobie na toty. Zatem raz, dwa i trzy. Liczę na to, że zobaczymy tutaj naprawdę kogoś dobrego. Jest walkout, Francja. Tak liczyłem na napastnika. No niestety, Hugo Lloris. Tu będą ukryte zapewne karty Centurion, w sensie mogą być ukryte. No pytanie, czy je zobaczymy? No tu nie. To było głupie. W sensie kliknąłem R2, więc wziąłem wszystkie karty do klubu. Więc jeśli był Centurion, to muszę go poszukać w klubie. Nie, no bez jaj. Zobaczmy. Nie, nie trafiłem. Nie trafiłem żadnego Centuriona dzisiaj. Wow. Zmienić może to oczywiście ta mega paczka, która jest naszą wróżbą przed paczką z ikoną. Zatem zobaczmy narodowość. Urugwajski środkowy obrońca. To raczej nie jest możliwe. Jest tu Atletico. No a mi z Atletico i z ikonami kojarzy się nikt inny jak Torres. No nie chciałbym trafić Fernando Torresa. Gdybym mógł wybrać jedną kartę, którą chciałbym trafić, to Ronaldinho. Naprawdę... Taki gaucho, to byłby w wersji World Cupowej, to byłoby coś, no, ale chyba za dużo. Proszę, więc może jakiś bardzo dobry prawy obrońca. Nie obrażę się. No dobra, zobaczmy, czy to będzie Torres. Czy moja przepowiednia się sprawdziła? Nie, Ikera Casillasa już miałem, jak nie Torres, to może wróci do mnie Eusebio. Zobaczmy. Nie jest to Eusebio. Taki Del Piero, w sumie Zambrotta na prawą obronę. To nie jest Zambrotta, wiedziałem, że jest tu Pirlo, nie dałem się nabrać. Ruud Gullit, mógłby do mnie wrócić. To nie był Gullit. Krojfa nie mam, prawego obrońcy z Niemiec. No Lam. No ale to nie jest Filip Lam. No to może z prawych obrońców z Francji nie ma, ale może Zidane na przykład. Może Henry, może. No może Robert Pires.